Jeszcze niedawno można było skorzystać z tego przejścia podziemnego. Teraz znika. O tym wszystkim w dzisiejszym filmie na temat tej inwestycji. Zaczynamy! Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, Czesi Czemy Wznosz i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Po kilkudniowej przerwie wracamy z kolejnymi materiałami prosto z centrum Warszawy, a konkretnie z przebudowy placu na Dozdorzu. Ten wielki plac, który znajduje się na jednej dużej płycie betonowej, czyli na wiadukcie, znajduje się nad trasą łazienkowską, która się znajduje na dole. Na dole są też przystanki autobusowe i trzeba jakoś ładnie skomunikować z tym, co się dzieje na górze. Dlatego powstają właśnie w tym miejscu nowe windy, no i oczywiście nowe przystanki, są likwidowane stare przejścia podziemne i powstają nowe przejścia dla pieszych i jak i również oczywiście przejazdy rowerowe. To wszystko w tym miejscu się dzieje, ale oczywiście na razie są utrudnienia, więc jak widzicie, ten tłum idzie od przystanku autobusowego, który się znajduje tutaj na dole, bo w tym miejscu widzimy fundamenty pod nowe schody, które tutaj będą wychodzić do starej konstrukcji samego placu na Rozdrożu, który się tutaj znajduje na jednej wielkiej betonowej płycie. Sama konstrukcja, jeżeli chodzi o plac na Rozdrożu, nie zmienia się, tam oczywiście zmienia się układ drogowy, natomiast sama płyta wiaduktowa pozostaje taka sama. Widzimy też fundamenty na jedną i drugą windę, które tutaj będą znajdowały się. Windy, jak widzicie, nie są bezpośrednio przy samym placu na Zdrożu, są trochę oddalone ze względów technicznych, trzeba będzie po prostu podejść kawałek po nowej części takiej tutaj kładki. Nie kładki nad Wisłą, tylko kładki właśnie w tym miejscu. I następnie widzimy kolejne fundamenty, którymi będzie można zejść na nowe przystanki autobusowe. Przystanki autobusowe też całkowicie powstają od nowa. Widzimy już powstające tutaj nowe krawężniki przystankowe. Wiata jest zabezpieczona przed wszystkimi, żeby nic im się nie stało. No i dojście na przystanek autobusowy jest teraz przez drugie schody, które nie są w ogóle brane pod uwagę, jeżeli chodzi o całą przebudowę. To znaczy, te schody, które są aktualnie użytkowane do tego przejścia dla pieszych, nie będą realizowane i przebudowane w ramach tej inwestycji. One pozostają stare, takie jak teraz są. W tym miejscu widzimy nową drogę rowerową, która powstaje wzdłuż trasy łazienkowskiej. Ona będzie łączyć trasę rowerową na wiaduktach nad Agrykolą, jak i również nowy plac na Rozdrożu. Te trasy rowerowe powstają po jednej i po drugiej stronie. Jeżeli chodzi o trasę łazienkowską, tutaj tak jak widzieliśmy teraz po stronie południowej, jak i również po stronie północnej, gdzie też widzimy właśnie powstający nowy chodnik z nową trasą rowerową, która tutaj powstaje. Jak widzimy też również wyjazd z trasy łazienkowskiej, tutaj ma przebudowane krawężniki i nawierzchnia też będzie modernizowana. Tu widzimy kładkę i wiadukty trasy łazienkowskiej, a więcej o przebudowie wiaduktów trasy łazienkowskiej na Agrykoli mówiłem ostatnio w jednym z filmów, macie do niego teraz link w karcie i w opisie. Tymczasem niedługo będzie kolejny film z trasy łazienkowskiej przebudowy, tym razem po drugiej stronie Wisły, czyli po stronie praskiej. Natomiast wracamy tutaj na plac na Zdrożu i możemy zaobserwować, że tu było przejście podziemne, ale teraz go nie ma. Przejście podziemne, w przeciwieństwie do nowych inwestycji, na przykład jak Warszawa Zachodnia, nie jest wyburzane, a następnie zasypywane, tylko jest zamykane, a następnie zasypywane. Co to oznacza? Oznacza to, że przejście podziemne jest zamykane poprzez nałożenie betonowych płyt na stare wejścia, czy też szyby windowe. No to oczywiście mamy szybów windowych, tylko i wyłącznie były z pomocą schodów zejścia do przejścia podziemnego. Powstają nowe płyty betonowe. Oczywiście muszą być usunięte gzymsy, no i schody do ostatniej schodki na poziom terenu. Natomiast pomijając to, powstaje jedna wielka betonowa płyta i w ten sposób to wszystko jest tutaj zamykane. Czemu to nie jest całkowicie wyburzane i zasypywane, albo chociaż nawet sam tunel nie jest zasypywany? Sytuacja jest dosyć prosta. Na dole pod samymi przejściami podziemnymi znajdują się stare kolektory lindejowskie i po prostu groziłoby to ich zawaleniem ze względu na zbyt duży ucisk z góry. Więc aby tego nie było i aby było wszystko jak po staremu, czyli w skrócie nie dotykaj i pój jak działa, nic nie jest w tym temacie dobione, po prostu jest to wszystko zamykane, jeżeli chodzi o te dwa przejścia podziemne w ramach tej inwestycji. Dwa przejścia podziemne, tam jest jedno, które widzimy za fontanną, też jest całkowicie zamykane, zresztą teraz już jest pewnie całkowicie zamknięte. I drugie przejście po tej stronie, bo to przejście podziemne jest po jednej i po drugiej stronie Alei Jerozolimskich, znaczy Ujazdowskich, w tym miejscu się łączy, choć przez ostatnie lata oczywiście było całkowicie zamknięte. Dojście do tych przejść podziemnych będzie za pomocą specjalnych włazów i specjalistyczny sprzęt będzie tutaj mógł wjechać w celu oględzin tych starych przejść podziemnych. Jak widzicie, przejścia podziemne są mocno zdewastowane. Oczywiście nie są już aktualnie użytkowane, więc w teorii nie powinny świecić, ale de facto, jak widzimy, jeszcze świecą.
Dronem wyleciałem, oczywiście nie wchodziłem tutaj. Ostatni moment, prawdopodobnie jak wy to teraz oglądacie, już teraz te przejście podziemne, to i te kolejne, które za chwilę zobaczymy, są całkowicie zamknięte, już do nich dostępu zbytnio nie ma, pomijając te wejścia techniczne. No, biorąc pod uwagę, że te ujęcia były nagrywane jeszcze we wrześniu i to tak chwilę przed końcem września, więc teraz się tu wszystko już mogę pozmieniać. Jak widzicie, to wszystko jest mocno zakurzone w związku z tym, że to było kute, usuwane, to dokładnie widać i na tym będzie, musiały powstać fundamenty, na których ta betonowa płyta będzie mogła być po prostu osadzona. I w ten sposób przejścia podziemne, choć znikną, to de facto będą po prostu zamknięte i niedostępne dla przeciętnego człowieka. W tym miejscu powstanie dzięki temu nowy przejazd rowerowy i przejście dla pieszych, a nas po drugiej stronie, czyli po stronie teraz patrząc po lewej, czyli na stronę wschodnią, to przejście podziemne będzie też całkowicie zaspane i na nim będzie wytyczona nowym śladem droga rowerowa. Więc takie tutaj zmiany, jeżeli chodzi o przejście dla pieszych, to się faktycznie całkiem ładnie na korzyść zmieni. Tu przy okazji widzimy też zmiany, jeżeli chodzi o drogę rowerową tam dalej w kierunku placu Unii Lubelskiej i przystanek tymczasowy autobusowy, bo aktualnie stary przystanek autobusowy jest całkowicie niedostępny, znajduje się na całym środku placu na Zdorzu, jezdnie tutaj też zostały zwężone w związku z aktualną tymczasową organizacją ruchu. No i po prostu tutaj zostało to mocno utrudnione, jeżeli chodzi o ruch. Mocno zwężone, ale to jest niezbędne, biorąc pod uwagę, że wszystkie nawężniki, nawierzchnie, jezdnie mają być wymienione, no to po prostu tak trzeba to zrobić nie inaczej. No i tutaj dokładnie widzimy też pracę właśnie przy nowych przejściach dla pieszych, czy nawet przy tych starych, które są aktualnie przebudowane i obkręćmy się dookoła. Tutaj ogólnie też co ważne, ma w przyszłości powstać nowy pomnik zamiast fontanny w tym miejscu, gdzie się znajduje. O pomniku nie mamy właściwie nic z informacji. Miał powstawać równolegle mniej więcej razem z pracami placu na Zdrożu. Plac na Zdrożu realizuje się. Widzimy, że prace ładnie idą do przodu. Inwestycja zakończy się za jeszcze ładne kilka miesięcy, a co do pomnika, nie ma właściwie żadnych informacji, pomijając to, co mieliśmy przy rozpoczęciu budowy, że ma być realizowany razem i mają te inwestycje się zazębiać i na razie nic się nie dzieje. Co ważne, tamta oczywiście inwestycja nie jest realizowana przez ZDM, tylko i wyłącznie przez inną instytucje. No i tak to wygląda w tym miejscu. Widzimy dookoła placu na Zdorzu, przystanki autobusowe całkowicie odcięte. Znaczy ten drugi przystanek autobusowy, tego nie powiedziałem wcześniej, ale do niego dojście, do tego w kierunku Metropolitechnika jest teraz za pomocą specjalnych schodów, które powstały jako tymczasowe schody po skarpie trasy łazienkowskiej. To jest taki element, który jest tymczasowy, ale powstał w ramach tej inwestycji, więc w sumie też o tym warto powiedzieć. Przekręćmy się na drugie przejście podziemne, które powstaje. Tu widzimy już dokładnie zarys nowych krawężników. Ogólnie teraz wyjazd z trasy łazienkowskiej w tą w kierunku właśnie Mokotowa jest mocno przez plac budowy, bo już zostało to zważone do jednego pasa, nie dwóch pasów jak wcześniej. Jest to spowodowane też tym, że właśnie w tym miejscu zostało wyznaczone przejście dla pieszych i nie ma legalnej możliwości bezpiecznej, aby zapewnić w tym miejscu widoczność dobrą przy dwóch pasach, no i bezpieczeństwo oczywiście dla pieszych. A tego tutaj zostało to zważone do jednego pasa, na przejście podziemne jest tak samo jak te poprzednie zamykane. Po jednej stronie jeszcze widać, chociaż jestem przekonany, że tam mogą jeszcze jakieś osoby być, bo widziałem jakieś butelki po piwie. Więc tutaj nie wlatywałem do tego przejścia podziemnego ze względów technicznych, ale widać dokładnie, że z tej strony zamknięte, znajdziecie z drugiej strony teraz może być już również zamknięte. Tutaj ruch jest teraz jednokierunkowy. No i to przejście dla pieszych, które tutaj na razie jest tylko tymczasowe, oczywiście będzie już przejściem dla pieszych docelowym w tym miejscu, tylko w nowym dokładnym już układzie, tak aby po prostu można było tędy przejechać. Co z tego co pamiętam, tutaj nie będzie przejazdu rowerowego, przydałby się, ale nie jest już niezbędny. No i tutaj widzimy oczywiście zdjęcie chodnika po jednej, po drugiej stronie, jeżeli chodzi o plac na Zdrożu. Tu też widzimy już skucie nawierzchni. Tam na początku się zastanawiałem, czy może widzimy tutaj tory tramwajowe. To oczywiście nie są tory tramwajowe, tylko element konstrukcji wiaduktu. Więc tak, jeżeli chodzi o informacyjną część, nie, tutaj nie znaleźliśmy nowych torów tramwajowych. Tramwaje tutaj, z tego co pamiętam, jeździły wcześniej, zanim tutaj faktycznie trasa łazienkowska powstała w wykopie, więc siłą rzeczy nie moglibyśmy zobaczyć tutaj torów tramwajowych, no bo tramwaje po prostu po tej płycie wioduktowej nie jeździły, tylko łącznie wcześniej, kiedy tutaj plac na Zdrożu faktycznie był placem na Zdrożu i było trochę więcej tych rozdrożów, że tak to powiem. No i tutaj jest to przejście podziemne, które pozostaje, bo z tego co kojarzę, coś tam się mieści na dole, więc nie jest eksmitowany ta instytucja czy osoba i w tym miejscu to przejście podziemne pozostaje takie, jakie było. Natomiast tu widzimy, że powstaje nowa nawierzchnia
dla przystanku autobusowego dla linii 222, kierunek plac Unii Lubelskiej. Tu jest to wyjście drugie z przejścia podziemnego. Jak widzicie, dostęp do niego został zachowany. Barierki tutaj wszędzie są wymienione na zupełnie nowe. To widzimy, że tutaj systematycznie na tym zjeździe do trasy łazienkowskiej jest w tym momencie ostatnim realizowane, więc całkiem ładnie to jest, to się dzieje. No i tutaj oczywiście połączenie dróg rowerowych z tą, która się ciągnie w kierunku placu Unii Lubelskiej, też jest realizowane. O placu Unii Lubelskiej i przebudowie planowanej zrobiłem jakiś czas temu materiał. W dużym skrócie, nic nie jest planowane w najbliższym czasie, choć duże są plany, aby zazielenić i zrobić z niego rondo w końcu, bo to, że aktualnie jest rondo, to jest tylko i wyłącznie tymczasowa organizacja ruchu w związku z budową tramwaju do Wilanowa. W przyszłości tam faktycznie ma się pojawić rondo z ładnym placem po środku, z tramwajami ładnie jeżdżącymi i oczywiście dookoła całego placu. Na razie niestety żadnych informacji większych na ten temat nie mamy, więc droga rowerowa cały czas będzie się ucinać w tamtym miejscu ślepo. No i tak ta inwestycja, jeżeli chodzi o plac na rozdrożu, wracając do niego, mniej więcej się kończy. Ładna inwestycja, ogarniająca mniej więcej cały układ drogowy i ścieżki rowerowe, chodniki w tym miejscu i faktycznie dająca większy dostęp dla wszystkich osób, jeżeli chodzi o przystanki autobusowe na dole, bo będą windy. Choć według mnie takie windy też powinny się pojawić na przystanku Marszałkowska, czy tam też trasa Łazienkowska dla tramwajów, bo tam też dużo osób wysiada i się przemieszcza, a wind nie ma. To było na tyle z tego filmu. Jeśli jakiś film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I już wkrótce pojawią się kolejne materiały z nowych inwestycji. Plac na rozdrożu z filmem wrócę tutaj ponownie za 2 miesiące, czyli w listopadzie, bo ten film jest z września. No i jutro, a właściwie dla Was może nawet dzisiaj, pojawi się film z Warszawy Gdańskiej, gdzie peron 5 miał być gotowy, a cały czas powstaje. I tymczasem pozdrawiam też wszystkich patronów. Cześć!